Okej. Mamy 10 grudnia, niedzielę. Przyjechałem na łowisko H2O. Woda jeszcze, jak widać, nie zamarznięta. Także walczymy do samego końca. Niestety dzisiaj jestem sam. Moja druga połowa, czyli operator kamerzysta, się rozchorowała, więc nie mogła ze mną jechać. Filip też musiał zostać w domu, także będę musiał to wszystko sobie jakoś spróbować ogarnąć, jeżeli będą jakieś brania, jeżeli uda się skusić tego karpia grudniowego. Temperatura wody 1,6 stopnia. Mam posądowane mniej więcej. Miejscówki dwie sobie zaznaczyłem. Będę łowił z rzutu. Strasznie wieje. No i tyle. Zobaczymy, czy uda się nam coś wywalczyć. Jakiegoś grudniowego karpia. Wszystkie trzy zestawy najprawdopodobniej pójdą na słodko. Trochę inaczej, niż by się to mogło wydawać, przyjąć, że o tej porze roku na śmierdziela. Zobaczymy. Jeden na pewno podbije pod pop-upem. Dwa dam na tonąco. I będziemy czekać na jakiekolwiek efekty. Także mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że mi się to uda wszystko ogarnąć samemu. Kamerę, światło i tak dalej, i tak dalej. Będzie na pewno hardkorowo. Jeszcze jak trzeba będzie wypłynąć po rybę, to już masakra, ale damy radę. Na 99%, no można powiedzieć na 100%, jest to ostatnia nasza zasiadka w tym roku, ponieważ już za niedługo są święta, trzeba się też przygotować. Także będzie to najprawdopodobniej, a raczej na pewno zakończenie sezonu 2017. Mam nadzieję, że udane. Zobaczymy. Na przyszły sezon mamy dość sporo planów. Będziemy organizować również zawody, o których większość już z Was wie. Za niedługo wrzucę szczegółowe informacje co do zawodów. No i tyle. Idę się ogarnąć trochę. Kawę sobie zrobić i będziemy czekać. Słuchajcie, jest godzina 19. Jest w sumie, odkąd się rozłożyłem, to jest drugie branie. Ojej. Jedną rybę straciłem, teraz coś tam mamy, nie poddaję się. Dzisiaj jestem, jak dobrze wiecie, sam, także ciężko mi ogarnąć i sprzęt, i kamerę, i światło, i tak dalej. Może nie być to nagrane tak, jak powinno. Kawałek pop-upa. Na zestawie miałem truskawkę, połowę dumbbellsa 15 i połowę pływaka 15. Grudniowy karp to jest to. Słuchajcie, po to się właśnie jeździ na ryby. Okay.
przyjmijmy 8 kg 200 gramów. Zrobię dwatę. Gdzieś ta tatuwa była, także gdzieś 7 kg. Ładnie, super. Ok, to teraz do wody. Ok, kochani. Czyli pierwsza rybka już zaliczona, z czego jestem bardzo zadowolony, jak na te warunki i porę roku. No i co? Ja zarzucam zestaw i czekamy dalej. Oje, ale wieje. Wszystkich. Jest poniedziałek rano. Będę przerzucał swoje zestawy. W nocy cisza. Oprócz tych dwóch karpi, które udało się wyciągnąć. Była jeszcze jedna, jeszcze jedno branie było, ale była spina. Niestety choć i tak na 10 grudnia wynik mnie bardzo cieszy. Obydwie ryby były na kulkę odbitą pływakiem, czyli na podniesiony zestaw. No i teraz też tak zrobiłem. Wszystkie trzy zestawy idą do wody i na wszystkich trzech zestawach będzie połowa 15 pop-upa. Będą te kulki zbalansowane. Zobaczymy, czy coś jeszcze się uda złowić. Pierwszy zestaw mam zrobiony przelotowo. Koszyczek 80 gram. I na włosie jest połowa 15 dumbbellsa truskawki i połowa pop-upa 15, obydwa truskawkowe. Tak, truskawka w grudniu, dlatego że na to były wczoraj trzy brania w sumie i dwie ryby. Także tu pójdzie pierwszy zestaw. Drugi zestaw już na sztywno. Koszyczek też 80 gram. Z tym, że tutaj, jak widzicie, pójdzie połowa dumbbellsa 15 morwy, podbita też połową 15 pływaka truskawki. I w końcu trzeci zestaw. Na trzeci zestaw też będzie połowa pływaka 15 truskawkowego. A na górze połowa 15 dumbbellsa w brzoskwinie ananasa. Czyli nic generalnie nie idzie do wody na śmierdząco. Wszystko idzie na słodko. Bo na to mieliśmy wczoraj, na słodko mieliśmy wczoraj brania. Także że wszystko rzucamy na słodko. Całkiem inaczej niż by ktoś powiedział, żeby w grudniu czy tam w listopadzie łowić. Przyjęto, że to muszą być śmierdziele, a tutaj jest całkiem odwrotnie, jak widać. Także, aha, do
do koszyczków będziemy dawać sobie mikropelet 2 mm ochotkę, czyli na zestawach ładnie nam się to lepi, jak widzicie, na zestawach, na włosach, na słodko, do koszyczka ochotka i rzucamy, będziemy czekać, co dalej się będzie działo. Jeszcze mamy jakieś 3 godzinki, 4 w sumie, no 4 godzinki, także lecimy z koksem. Dobra, kochani, zestawy zarzucone i zobaczymy, czy uda się jeszcze coś wyhaczyć. Ja idę do namiotu, bo tam cieplutko, trzeba by jakąś kawę wypić. Także mam nadzieję, że będziemy się widzieć w krótkim czasie z rybą. Jest pięknie, piękne zakończenie sezonu. Dzisiaj jest cieplej niż wczoraj, to tak zapowiadali też. Ładnie się nam zapiął. Tym razem na włosie była morwa i pop-up truskawka, czyli też na słodko. Gdzie się zapiąłeś, nawet nie widać.
akcja, zakończenie sezonu. Trzecia rybka, cztery brania. Trzecia rybka, zostało mi jeszcze jakieś 3 godzinki. Może jeszcze coś się uda złapać. Jak to Milly Jones w ściganym. Zobaczcie, kto mnie odwiedził na rybach. Marek! On żyje, tak. Potwierdzam, żyje. Jest. Marek, co tam słychać u ciebie? W porządku wszystko. Robimy, jak wiecie dobrze, ja już kończę, Marek po mnie przyjechał. Zakopałem się pod wodą i dopiero wypłynąłem na zimę. Dopiero na zimę wypłynąłeś. Także, Marku, będziemy jeździć na ryby jeszcze w przyszłym sezonie, tak? No. Także będziecie jeszcze Marka widzieć na filmach, spokojnie. W sumie teraz śpią. Dobra, ja się zwijam, to znaczy już jestem zwinięty, jak widzicie, jadę do domu. Zakończenie sezonu wyszło super, a wieczne. Super wieczne, no. Ale jak na grudzień było fajnie. A resztę zakończenia nagram w domu, bo fajnie by było też, żeby na zakończeniu była i Wasia i Filipy. Że nie mogli dzisiaj i wczoraj ze mną być, bo Wasia jest chora. Także Marek przyjechał popatrzeć na wodę, stęsknił się, bo zapomniał już, jak to jest. No i będziemy się szykować, Marku, do przyszłego sezonu, tak? No. No, będziemy chcieli na pewno pojechać na elektrownię. Marek oczywiście zapolować na sumy, a wiemy, że tam są bardzo ładne sumy. Karpie, a wiemy, że tam są bardzo ładne karpie. I to pygi. Także. Chyba amurów tam nie ma. Chyba nie wiem. Nie, chyba nikt nie łapał tam amurów. Nie? Nawet nie wiem. Nie byłem jeszcze na elektrowni, chociaż miasto mamy. No. Bardzo. Dobra. Także widzimy się za niedługo. Witamy, witamy. Witamy, witamy. Witamy, witamy. Tak jak powiedziałem, samą końcówkę już nietypowo nagramy w domu, tak? No. Bo nie mogliście być na rybach ze mną. Na ostatnich rybach na zakończeniu sezonu. No. Tak? No. Gdzie udało mi się złapać 3 karpie. No. Tak? Tak. Okej. Okay. Nie wiem, bo nie było. Nie wiesz, bo cię nie było, nie? Nie pamiętasz. Także jest to koniec sezonu 2017. No. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będzie sezon 2018. Już jest, bo już się roztopiły przecież te wody. Ale jeszcze nie ma 2018. No nie. No, co chciałem powiedzieć. Tak jak widzieliście na filmie, udało się upolować z szczelby. Skusić 3 rybki. Jedna rybka mi uciekła, czyli w sumie 4 brania, 3 ryby. Bardzo fajnie, jak na tą porę roku, jak na grudzień i temperaturę wody 1,6 stopnia. Także jestem bardzo zadowolony z tej ostatniej zasiadki w tym roku. Dziękujemy wszystkim, nie? No. Dziękujemy wszystkim, że byliście w tym sezonie z nami, że oglądaliście nasze filmy i starym subskrybentom, i tym nowym subskrybentom, i tym subskrybentom, którzy dopiero zasubskrybują, tak? Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Będziemy starali się robić wszystko, żeby było jeszcze lepiej, tak? Tak. No. Będziemy jeździć na nowe wody też. Jak zwykle cały czas szukamy, tak? No, tak. Chyba, że przyjdzie taka zima, że cały przyszły rok będzie zamarznięte wszystko. No właśnie. Nie, no Filip, nie może tak być. Dokładnie. Może. No i standardowo, co zawsze standardowo mówimy? Dajcie łapkę w górę i subskrypcję i komentarz. Tak, jeżeli się Wam podoba, chcecie być zawsze na bieżąco z nowymi filmami, dajecie subskrypcję, dzwoneczek, będziecie informowani o nowych filmach, które będą się oczywiście pojawiać. Mamy tam jakieś filmy w zapasie na zimę. Jakby lód złapał, nie? No. Także spokojnie, jesteśmy przygotowani. No.
za niedługo targi wędkarskie, w śląskie targi wędkarskie w Mysłowicach, tak? Nie wiem. Tak, w Mysłowicach, na których będziecie mogli nas odwiedzić na stanowisku Meusa. Później targi Sosnowiec, ale mam nadzieję, że już jak najszybciej, tak jak mówiłem, sezon się zacznie i będziemy łowić, nie? No. Także sezon zaliczamy do, można powiedzieć, dobrych, tak? Bardzo dobrych, bo ty masz fajne swoje życiówki. Dwie życiówki masz. No. Jakie? Suma i... I karpia 14 kilo, nie? No. A najbardziej jestem zadowolony z suma. Najbardziej jesteś zadowolony z suma, bo w tym sezonie złowiłeś z wszystkich nas największego suma, nie? No. No. Był większy od ciebie. No. No. I większego karpia niż mama złowiła. No. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Nie wiesz. Udało ci się. Jakieś postanowienia na przyszły sezon? No tak. Jakie? Chciałbym zobaczyć, jak się złapać. A, bo ty jeszcze nie złapałeś i siotra, nie? No. I Amura chyba też jeszcze nie złapałeś. No to Amura też. I Amura też, nie? No to będzie... polujesz w przyszłym sezonie na Amura i na siotra. No tak. No dobra, to tak. I jak największego. Jak największego. No ja też mam taki plan na przyszły sezon, żeby złowić karpia 20+. No, bo mam 19 w tym sezonie rekord. Także chciałbym oczywiście go pobić, chciałbym karpiszona 20+, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Myślę, że następny sezon... Ja też bym chciał większego karpia. Też byś chciał większego karpia? Jeszcze większego? To cię wciągniecie. Będziemy polować, co? Tak. No. Także jeszcze raz dziękujemy, że byliście z nami w tym sezonie. Czekajcie na następny. Oczywiście w międzyczasie oglądajcie nasze filmy. No. Tak. No i tyle, nie? No. 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 Nie wiem. Nie wiesz dzisiaj nic. Nie. No. Co w przyszłym sezonie to jeszcze powiemy, bo jesteśmy w trakcie przygotowań. Tak samo za niedługo pojawi się informacja o zawodach, które odbędą się w czerwcu w tym roku, naszych pierwszych, tak? No. No. To wszystko znajdziecie oczywiście na bieżąco, będziemy to wypuszczać na naszej stronie na Facebooku. No. Tak? Wszystkie te informacje. No. Także my się żegnamy teraz z wami. No. Dziękujemy jeszcze raz za ten sezon. No. I do zobaczenia w następnym sezonie 2018, tak? Tak. Łapka w górę i subskrypcja. Hej! Hej!